W ostatnim czasie w zespole szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie wiele się wydarzyło. 14 lutego w Hadesie odbył się walentynkowy wieczór poetycki. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny o tematyce miłosnej nie tylko dla społeczności szkolnej, ale również lokalnej. 21 lutego odbyło się dyktando zamojskie. Licznie uczestniczyli w nim uczniowie szkół powiatu lubaczowskiego. 29 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej miał miejsce konkurs ortograficzny w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Nasze koleżanki, Dorota Filip z klasy 2D, zajęła pierwsze miejsce, zaś Agnieszka Kaciuba z klasy 3B zajęła miejsce trzecie. 1 marca na hali sportowej zespołu szkół odbyła się rejonowa licealiada w koszykówce dziewcząt. Również w tym dniu kilkuosobowa grupa uczniów wzięła udział w 17 Międzynarodowych Dniach Filmu Religijnego Sakrofilm. Przeprowadziliśmy tam wywiad z wybitnym reżyserem i scenarzystą Krzysztofem Zanussim. 7 marca w naszej szkole miało miejsce szczególne wydarzenie. Oficjalnie otwarte zostało studio telewizyjne Młodzieżowej Telewizji Internetowej. Od tej pory na dobre możemy rozpocząć naszą pracę i pasje dziennikarskie. 22 marca w naszej szkole odbył się konkurs interdyscyplinarny, w którym swoich sił próbowali uczniowie gimnazjów z całego powiatu lubaczowskiego. Było o co walczyć, gdyż nagrodą główną w zmaganiach konkursowych był laptop. 26 marca w kinie Melodia obejrzeliśmy najnowsze dzieło Agnieszki Holland, film W ciemności, który był nominowany do Oscara. W środę i czwartek, 28 i 29 marca, trwają dni otwarte naszej szkoły. Gościmy gimnazjalistów klas trzecich i mamy nadzieję, że już 1 września będą naszymi młodszymi kolegami. W drugim ogólnopolskim dyktandzie języka niemieckiego Das Deutsch Diktat Kamila Wałczyk z klasy 2D zdobyła tytuł mistrza ortografii niemieckiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Na koniec zachęcamy do codziennego głosowania na Miejski Ośrodek Sportu w Lubaczowie w konkursie na stronie www.szkółkiniwa.pl. Liczymy na Wasze wsparcie, ponieważ jest to ogromna szansa dla naszego miasta. Dla Młodzieżowej Telewizji Internetowej ze studia telewizyjnego zespołu szkół mówiła Jagoda Mazepa.